Ziomek, jeżeli chcesz być w Abra Team, to musisz mieć taką fajną bluzę. www.abraety, pierwsza linia w opisie. Wpadaj i zamawiaj. Nie, no Bobek, co to ma być? Czemu ty uciekasz przede mną? Lana. O, hej. Dobra, ja nie wiem o co. Czy ty sobie kupę z rana strzelasz? Nie wiem o co chodzi, ale stary, mieliśmy. A możesz przestać? Mieliśmy robić dzisiaj poważne rzeczy, słuchaj. Mieliśmy robić poważne rzeczy. Ja mam pięć. Weź, bo stary mrozi, trochę mrozi. Samo słowo mrozi już bardzo mrozi. Ale nieważne, słuchaj, ja mam w tym momencie 5 serduszek, bo no, my gramy na Lifestyle SMP, no, moi drodzy, jeżeli ja nie wiecie, kiedy zginiesz, tracisz serduszko, jak kogoś rozwalisz, to masz jedno serduszko więcej. I słuchaj, ja w tych itemkach nie jestem w stanie nic zrobić, ale zdobyłem 11 diamentów. Stary, kopałem z Elviso i Agentixem, mam teraz diamenty, ale musimy zrobić mi albo turbo enchantowaną zbroję, albo w końcu nederytową. Nederytowa zbrojka to jest to, czego naprawdę potrzebuję. Dlatego teraz, stary, wchodzę do domu i patrzę, jakie mam tutaj fantastyczne itemy. A mam złoto na zrobienie nederytu. I stary, musimy wybrać się po obsydian, zrobić portal do netheru, a następnie nederyt wykopać. Może nie jako pierwszy na serwerze, bo Elviso był pierwszy, ale musimy być lepsi, bo w kupie... O Jezu, dosłownie w kupie siła. Ty na moich gaciach! Ja ty, tego Abra, nie mówiłem. A wiesz, że ja mam 11 serduszek? Naprawdę? No to chyba no, zaraz będziesz miał 10! Mordo, jest noc, ale my się nocy nie boimy, bo my sobie gramy w Minecrafta i się dobrze bawimy. Siemano kolano. Jo. Dobra, słuchaj mnie teraz tak. Mamy znaleźć żwir, mamy znaleźć gravel, bo z niego robi się krzesiwo. Żelazo to ja tam mam, ale musimy też znaleźć cave'a, w którym będziemy w stanie ogarnąć sobie obsydian. Albo przynajmniej lawę, a potem zalejemy to wodą i będzie obsydian. Potrzebujemy 10 klocków obsa. No nie, znaczy przynajmniej dobrze by było. Stary, oczywiście, że wiem, gdzie biegnę. Popatrz, widzisz to? Widzisz to? Mi się widno, widzę jakąś wielką kopalnię. Widzisz? I tam, stary, i tam będzie na pewno obsydian. Ale teraz musimy, stary, jeszcze na pewno znaleźć żwir. Chociaż jeden klocek żwiru. Ej, wow, obczajcie żomeczki. Ja nawet nie wiedziałem, ale tutaj jest ul pszczół i on jest w tym drzewie na Morzu Nowym. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak działa. My przyszliśmy tutaj kopać żwir, ale naprawdę to fajnie wygląda. I dodatkowo mamy, słuchajcie, pustynię. Ale to wydaje mi się, że jest najmniejsza pustynia, jaką kiedykolwiek widziałem. Patrzcie na to. Serio, to może być naprawdę najmniejsza pustynia ever. Więc trzeba będzie to zapisać ewidentnie. Ej, Bobek, patrz co mamy. Mamy żwir i od razu kopalnię. A ty chciałeś żart opowiedzieć, tak? No to stary, powiedz żart, no. O, dobra, dzięki. Dawaj, stary, żarcik opowiedz, no. Chodzi Bobek do muchy i mówi: poproszę 5 kilo gówna z cebulą, ale cebuli nie za dużo, co by mi z gęby nie śmierdziało. Ja pitole. To było najgorsze, co w życiu usłyszałem. Jak to? To jest super gówniany żart. On chce kupić 5 kilo kupy, ale nie za dużo cebuli, bo cebula śmierdzi. Jezu, nie. Ja pitole, Bobek, naprawdę. A gówienko nie, gówienki są fajne. Ej, dobra, bo ja w sumie jestem mega nisko. A tutaj, stary, nie ma żadnego do obsydianu. Widzowie, mamy tutaj wodę, tam mamy lawę, tylko niestety nie mamy... A, stary, masz crafting table? Bo miałeś mieć ze sobą wszystko. Tak, miałeś mam, mieć wiaderko z wodą. Mam, właśnie, miałeś mieć ze sobą wiaderko, a nie masz nawet wiaderka ze sobą. No to, stary, zrobimy, tylko postaw mi crafting teraz. Dobra, mordo, i teraz tak, ja sobie zrobię w ten sposób. Zrobimy sobie ciach, teraz do tego pieca wrzucimy to, wrzucimy... Dobra, patyki. Patykami można przepalać jak najbardziej. Weźmiemy, słuchajcie, no zrobimy wiaderko. O, no stary, spoko, masz, no ale wiesz, to ale już... nie za dużo, ale troszkę mam. Dobra, dziękuję wam, mordeczko, i teraz tak, odbieramy jedno żelazo. Mam diamentowy kierunek, więc będę w stanie to na pewno, słuchajcie, wszystko wykopać, jak już to zaleję. Wow! Co jest grane? Diament! Diament! LOL! Ja go chyba zgrałem, wiesz? Dobra, stary, wiesz co, w sumie za ten crafting to... A, masz! Jako znak naszej przyjaźni! Tak, Abra! Co? Co masz? Nie rób tego! Poleciał! Ale wy wiecie, że my diaksów nie mamy, a ten pacan robi takie rzeczy, ale jakby serio, no Bobek. Super. Ale z jakiego powodu, no? Tak, dobra. Dla sportu. Robię, to... słuchajcie, to wiaderko i teraz idę... Stary, poszedłem po wiaderko i teraz idę po wodę. Kumasz, wezmę tu wiaderko wodę. Wiaderko jest potrzebne, tak? No stary, muszę zrobić obsa, muszę zalać lawę, a, nie? Z wodą, wiesz co, Aberka, to ja mogę dać ci coś w prezencie, jakbyś chciał. A jaki masz prezent, stary? Mogę dać ci wiaderko z wodą. Nie, no serio? Mami, cię
Jakim ty jesteś tłukiem, naprawdę, Bobek, Jezu. Dobra, tu akurat mam fajną lawę w fajnym miejscu, więc sobie to idealnie wyleję. A ty cały czas niszczyłeś to żelazo, żeby zrobić wiaderko? No, mniej więcej tak, tak się składa. Bo z ciebie za tłuk, przecież ja mam wiaderko. Straszne. Dobra, tak czy inaczej, wykopuję stary tutaj obsa. Potrzebujemy ile? 10, tak? Bo 3, 3, 2, 2. Czyli 10. I byśmy stary mogli go postawić, wiesz co? Gdzieś w jakimś wspólnym miejscu, tak sobie pomyślałem. Dobrze. Tak byśmy mogli. Dobra, to ja też zacznę kopać w takim razie obsydian. Dobrze, kop! Bo ja w tym momencie, stary, mam już, uwaga, 3 klocuszki. Całkiem sporo. 3 klocuszki obsa już masz? Zaraz będą stare 4, więc dołóż od siebie kolejne 5 i dobra, będzie spoko. Dobra, uwaga, 4. I teraz uwaga, wykopię sobie 5. Nie, no, nie, ty wykop 3. Ty wykop 3, ja stary wykopię 7 i będzie wtedy fajnie. Dobra. Zrobimy tak, okej. Okay. I teraz uwaga, kopię 6 klocyk. Ja mam obsydianoledną. Stary, mam 6 i właśnie w tym momencie zacząłem kopać 7, więc stary, będziemy dobra. Mieli tego pod dostatkiem. Będziemy mieli wspólny portal do Netheru, let's go. Dobra, mam 7, mordeczko. Ale rozglądam się jeszcze tutaj po jakichś diaksach, wiesz? Bo diaksy to zawsze a jak coś tu spalimy je w lawie, czy nie? Nie. Nie spalimy żadnych deksów w lawie. Dobra, Bobinio, słuchaj mnie teraz. Dzięki za obsydian. Ale w tym momencie przepalam jeszcze jedną rudę żelaza. I musimy ustalić, stary, gdzie robimy ten portal do Netheru. Pomyślałem, że możemy zrobić go, stary, u mnie, ale po prostu będziesz z niego korzystać, stary. Co ty myślisz? Spoko pomysł, czy nie? Jeśli tak. Dobra, to stary, dawaj, zacznij kopać to pomieszczenie tutaj w dół, a ja w takim razie zrobię zapalniczkę. Zrobimy sobie tutaj. A bardzo to chcesz w dół? Jak bardzo? Nie, no stary, już, myślę, że tyle, co żeby portal się zmieścił, jeszcze nie wiem, z jedną krateczkę, o i dawaj, teraz już na boki dobra, sobie pokopiemy. Akurat mam ostatnią drabinkę. No wiesz, wiesz o co chodzi, żeby tutaj po prostu zrobić jakiś tam portal. Portal będzie, no niestety niesymetryczny, więc będzie musiał być z lewej strony, bo on jest jakby na 2 kratki, a tutaj mamy zejście na 3 kratki, więc jakby kumasz, no nie? Tutaj rozkopię sobie w tę stronę miejsce i już tutaj stary portal, już tutaj, gdzie właśnie ty kopiesz dobra, sobie zrobimy portal. Dobra, sobie cyk, idealnie będzie, patrz, tutaj robimy sobie ciach, ciach i tutaj stary... Nie, patrz, tutaj, znaczy możesz, bo i tak kiedyś tam będą jakieś inne bloki, ale... Za portalem dziura będzie fajnie, to wygląda. Tak, jakieś tam, wiesz, ładne bloki z Netheru weźmiemy i wszystko będzie działało, no nie? Wszystko będzie śmigało. No. Dobra, tak czy inaczej, stary, biorę teraz zapalniczkę i uwaga, 3, 2, 1 i go! Let's go! Dobra, tutaj trzeba będzie na pewno jeszcze to porozwalać, mordo, żeby to lepiej wyglądało, ale dawaj, wchodzimy do Netheru, widzowie! Oglądajcie ten odcinek. Dobra! Wow, ktoś tu był. A, Elviso był przecież, zapomniałem. A dobra, a jak wrócimy się portalem, to gdzie będziemy? Bo to jest bardzo ważne. Może czy będziemy u siebie, czy u Elviso? Uwaga, 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 gdzie będziemy? Jesteśmy u siebie. No i super, dobra. To dawaj do tego Netheru. Wracamy, stary, teraz dobra. Do tego Netheru. I musimy rozpocząć poszukiwania. Poszukiwania mocarnych itemów. Ale let's go. Przylagowało, byku. Ej, dobra, problem jest taki, że my jesteśmy na biomie Soul Sand Valley. I tutaj Soul tak Sand Valley. Ciężko, słuchajcie się, ale poruszać. Ale sąsiad Valley. Ale strasznie. Dobra, i teraz tak, czy my jesteśmy w stanie w ogóle tutaj wkopać się na przykład w dół? Sąsiad wydaje mi się, że Valley. Tak. Wydaje mi się, że bylibyśmy w stanie, chociaż tu jest tylko bardzo wiesz, dużo co, pod nami jest coś. Lawa jakaś. A tu jest gaz, stary. Tu jest gaz. Wodio! Trzeba uciekać, byczku. Dobra, dobra, jak dużo jest tej lawy tutaj? Jest lawa jest, no. Ale tu na przykład można by spróbować zejść. Stary, jesteśmy na wysokości 45 kratki, więc to nie jest jakoś mega wysoko. Jak na moje, tu wcale nie musi być lawa, stary, wiesz? Tu wcale nie musi być lawa. Dobra. Patrz. 42, tutaj mamy teraz 38. Wiesz, boję się troszeczkę no właśnie, bo tu... Oj. Dobra, przekopujemy się przez tą lawę. Ja, słuchajcie, słyszę tutaj tą lawę, więc trzeba na nią uważać. Mamy żwir, akurat potrzebowaliśmy żwiru, ale teraz już nie potrzebujemy. Więc let's go! Ej, chyba nie teraz mamy tutaj lawy, stary. Nie co? Chyba już tu... Oj! Jest tutaj lawa. Dobra, biorę to nawet klockiem obsa, stary. I tutaj też biorę to klockiem obsa. Jesteśmy na wysokości 27 kratek, stary. Więc to jest naprawdę już... Zaraz będzie nederyt. Zaraz, stary, będzie już tutaj normalnie... Kurde. Jest truszka i będzie nederyt. Dobra. 24. Dawaj w dół, mordo. Dawaj w dół. Let's go! 20 kratka. Schodzimy, i stary, na 13. Uwaga. 16, 14 i 13. I dobra, słuchajcie, tutaj jak najbardziej... Oho, jak najbardziej, słuchajcie, nederyt może być, więc jest... Czy naprawdę próbowałem wylać wodę na lawę? Dobra, to było trochę dziwne. Ale, tak jak mówiłem, tutaj nederycik może być i słuchajcie, ja nederytu będę potrzebował tutaj bardzo, bardzo dużo. Mam niestety kill-off, który nie ma jakoś bardzo dużej wytrzymałości, ale... wykopać tego nederytu.
A masz stary już nederyt jakiś? No, ja już mam staka. Okej, to stary możesz ze dwa staki wykopać. No, myślę, że dwa staki to stary byłoby spoko. Wow, lawa! Znaczy, nie, teraz tak totalnie bez beki. Ja nie chcę tutaj robić jakiegoś, wiesz, wielkiego wykopywania nederytu w Minecrafcie na zasadzie, że teraz wykopiemy całą zbroję, bo to jest niemożliwe. Ja chcę tutaj przetestować, stary, jak działa kopanie nederytu na wersji 1.19. Bo na przykład diamenty się zmieniły. I jak miałem wczorajszy odcinek, gdzie z Elvisą i Agentixem pojedynkowałem się na kopanie diamentów, to znalazłem, stary, rudę, w której było chyba 11. Dobra, znalazłem! Masz? Znalazłem, tak! Lecę do ciebie! Lecę i do ciebie! Dużą rudę! Ale w każdym razie chodzi o to, że, słuchaj, zmieniły się na przykład rudy diamentów. Teraz rudy diamentów mogą być dużo większe. Przynajmniej tak mi pisaliście w komentarzach, więc podejrzewam, że z nederytem też może tak być. Jest, tutaj po. Dużo. Trójeczka! Ej, fajnie! No dobra, to wykopuj, ale dalej nie jest to ani czwórka, ani a nic... A ty dla ciebie. Kop. Nie no, stary, ty znalazłeś, to ty wykopujesz. A mi nie potrzebny ten nederyt, ci ale powiem. Mordo, z nederytu będzie dało się kraftować serduszka. Trzeba. O! Co? Patrz! Znalazłeś! Mam jedyneczkę. No, dosłownie obok ciebie. Stary, da się kraftować serduszka, tylko my nie wiemy jeszcze do końca jak. I trzeba będzie właśnie tego nederytu. Co? O, trzeba będzie tego nederytu nakopać, słuchajcie, jakoś dużo, bo ja nie pamiętam jak ten crafting wyglądał, ale to było coś takiego, słuchajcie, że tam był chyba nederyt, diament, jakieś obsydian i takie serduszko dało się skraftować, żeby sobie dodać. Ale to było coś takiego, że jeden gracz może maksymalnie takich serduszek skraftować 5, więc ja bym sobie skraftował 5. I wtedy ale miałbym, słuchajcie, 10 cent. Możesz użyć na siebie, czy po prostu 5 tylko można skraftować? Nie, 5 możesz na siebie użyć i więcej chyba nie możesz, stary. I chyba więcej nie możesz. Czyli więc... można mieć więcej o 5 serc, tak? Czy tak, jak? Tak, ale w tym momencie ja mam 5 serc, więc ja będę mógł mieć już maksymalnie chyba 10. No chyba, że kogoś rozwalę. No, ale jakby wiecie, o co chodzi. Więc stary, kopiemy ten nederyt, szukamy tego nederytu. Ja w ogóle bo mam będziemy spoko, go potrzebować bo Agentix raz rozwaliłem. No właśnie, stary, a Elvis na przykład rozwalił mnie. Więc wy wszyscy macie dobrze, tylko nie ja, bo ile ty masz serc? 6, tak? Ja, 11. Ty naprawdę masz 11? No mam jedno więcej niż trzeba. I ja cię jeszcze nie rozwaliłem? Wychodzę z serwa. Ej, ale ja naprawdę, szczerze, myślałem, że ty masz 6. Nie, ej, widzowie, napiszcie w komentarzach, myśleliście, że ile Bobo ma serduszek, bo to jest mega podejrzane, stary, że ty masz 11? A wiesz, co ci powiem, jaką mam taktykę? No. Zauważ, że ja trzymam się od was możliwie jak najbardziej z daleka. I ale zauważ, stary, że... serduszko stracisz choćby przez utopienie się, czy jakiś upadek. No wiem, ale ja straciłem raz serduszko, tylko ty raz dostałem z ciebie serduszko, bo na początku chyba jeden z pierwszych odcinków tam rozwaliłem cię, bo mi coś zabrałeś. No dobra, ale stary, serduszko. Ty masz 11? Tak, ale posłuchaj, jeden raz dostałem od ciebie serduszko, bo cię rozwaliłem, drugi raz cię Elviso rozwalił, ale ja zgarnąłem serduszko, jakoś nie wiem, bo leżało na ziemi, a trzecim razem... Na ziemi serduszko, co ty gadasz, gościu? Jakie ty pierdoły gadasz, że po prostu umieram. Stary, normalnie serduszko jak Elvis, albo ja cię dobiłem. Pierdoły on gada, Boże, weźcie go ode mnie. No to może w takim razie ja cię dobiłem. No nie wiem, no nie może pamiętam, tak. Ale mam twoje dwa może serduszka. Tak. Dobra, mordo, ty spadaj tam do siebie, dobra. Idź sobie od mojego nederytu. Ja nie będę, stary, się tutaj, wiesz, z tobą cackał. Kurde bele, on, słuchajcie, ma już truje, rozumiecie to? On ma truje i gada mi pierdoły. Wow! Wow! Truje mam! Co? Truje mam, stary. Nie podoba mi się to, sam się. Ej, mam truje, dobra. Ej, to w takim razie czekaj, ja będę miał w ogóle już na jedną sztabkę nederytu. Tak, mam 4 pradawne zgliszcza, widzowie, ej. To jest trochę pokczam, widzowie. No mam już na jedną sztabkę. Tylko ja nie wiem, czy serduszka się nie kraftuje akurat z całego bloku nederytu. I to może być trochę problem. Dobra, mordo, wbijaj się tutaj szybko do portalu. Musimy zrobić sztabkę nederytu. Ej, ja mógłbym sobie zrobić na przykład nederytową siekierkę jako pierwszy na serwerze. Ej, jakie to by było dobre, mordo. Dobra, czekaj, wrzucam pradane zgliszcza na pewno do przepalenia. Teraz tak, mamy stary nederrak i trochę nederowych bloczków. Więc dawaj, spróbujemy zrobić tak, żeby tutaj było całkiem jakoś tak ładniej, no nie? Bo tutaj stary jest na pewno całkiem ładnie. Tylko teraz tak, trzeba przekopać się tędy. Ty, można postawić? A co można postawić, stary? Co można zrobię kolumnę fajną. Stary, rób se kolumnę, używaj se bloków tutaj fajnych.
A ty co nie będziesz, stary, tego używać? Czy coś? Nie, tu mam jeszcze, o tak, cztery. Bo jak, mam, stary, ty nie planujesz tego używać, to ja bardzo chętnie ogólnie to przygarnę, nie? Tak się, nie, stary, składa. Nie, ale tu będzie tak fajnie klimatycznie, co ty. Patrz, ja tutaj wiesz, zrobię tak taką mega, mega, stary, fajną podłogę. Wezmę sobie tutaj magmę też, postawię sobie gdzie niegdzie, stary, powstanie sobie ten netherrack i kurde, robimy ładne, ładne przejście, ładne, stary, tutaj wszystko robimy. Dawaj, mordo, robimy tak. Tak, symetrycznie czy symetrycznie? Stary, ja bym zrobił totalnie niesymetrycznie właśnie, no. Dobra, to dziwne jak na ciebie, bo ty zawsze lubisz symetrię. Ej, stary, tu może być mega ładnie, to w takim razie ty rób, tylko ta magma to może nie być akurat najlepsze miejsce pod magmę, a ja idę zrobić sztabkę netherytu, jako co? Pierwszy tutaj na serwerze? Stary, to możliwe, no, że będę... Tak. Oj, to nie tutaj, to w ogóle wszedłem troszeczkę za wysoko, ale uwaga, cztery odłamki netherytu i teraz tak, przerobimy sobie to, właśnie te bryłki na... Przerób to, kurde. O, na sztabeczki. Teraz tak, zostaje trochę tych wypierdków, to sobie wywalamy. I uwaga, widzowie, pierwsza sztabka netherytu na serwerze. 3, 2, 1 i go! Zrobiona sztabka. Pytanie, czy ja mam to wydawać właśnie na serduszko, czy na jakiś item, bo ja mógłbym sobie, słuchajcie, na przykład zrobić kill off i sobie to zenchantować. I to może nie być aż takie głupie wyjście, ale... O, Bobek, ej! Ładnie, czy nie podoba ci się? Ej, no stary, z tą kolumną to jest w ogóle naprawdę tutaj przekozacko. No ładnie, nie? Ej, naprawdę mi się, stary, tutaj podoba. Serio, ej, poważnie, to pomieszczenie jest bardzo ładne. Serio, mi się podoba. Dobra, stary, teraz zrobimy coś bardzo nieszablonowego. Muszę wziąć tabliczkę i zostawić ogłoszenie zarówno Agentixowi, jak i Elvisu, że mam sztabkę netherytu, a wiem, że oni mają bardzo dużo diamentów. Cześć. No. Sprzedam jedną sztabkę netherytu za 20 diamentów. Creeper, to jest mordo! Uważaj! Dobra, uważaj! O, dobra, jest sklepany. Uważaj, pum! Dobra, jest rozklepane. Tak czy inaczej, i tutaj podpis, może Abra, siema. Dobra, i teraz jeszcze tą samą tabliczkę muszę zostawić u Elviso. Sprzedam jedną sztybkę netherytu za 20 diaksów. Abra, o! Ty też napiszesz? Stary, ty nie masz 20... A może ty masz 20 diaksów? Co? Czekaj, ja się tutaj przejdę. Ja tutaj po... Proszę nie patrzeć. Dobra, a tutaj, ojej, ale ty masz wykończony domek, Bobo, no fajnie to wygląda. No właśnie, nie mam. Pokój produkcji villagerów. Widzowie, w tym momencie mam 21 książek, z nich można zrobić 7 bookshelfów, ale teraz nawet, o, tu mam w ogóle diament, to sobie mogę tutaj dołożyć jeszcze diaksów, ale chciałem powiedzieć, że nawet nie mam w tym momencie drewna, aby rozbudować tutaj górę, bo plan, słuchajcie, jest taki, że ja, kurczę, jak ja mogę to pokazać, wiecie co, wejdę tutaj, o, słuchajcie, całe to piętro będę chciał rozwalić, normalnie, słuchajcie, to rozkopać i zrobić tutaj wejście do tego drzewa, tutaj normalnie w tym drzewie, aby było wejście do pokoju z enchantingiem, z jakąś alchemią i tak dalej, jakby rozumiecie, co mam tutaj na myśli, że po prostu mamy przejście ze zwykłego domku do domku na drzewie i oczywiście też będziemy lecieć w dół. Co, co, bo zrobiłeś? Zabrałem chłopakom bloczki obrazy. Zrobiłeś to mega ładnie, widzowie, ale on to dobrze zrobił. W takim razie subujcie kanał, dzwoneczkujcie, www.abrety, wpadaj, zamawiaj taką bluzę, musisz mieć. Trzymajcie się!